Skrócona instrukcja obsługi zegarka Casio G-Shock GA110. Podstawowych ustawień dokonujemy poprzez dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku Adjust w trybie godziny. Pozwala to na wejście do trybu podstawowych ustawień. Mamy możliwość zdefiniowania miasta dla naszego czasu lokalnego. Wyboru dokonujemy prawymi przyciskami. Następnie lewym dolnym przyciskiem Mode przechodzimy przez kolejne ustawienia. Mamy możliwość sprecyzowania i ustawienia Daylight Saving Time albo na On, Off. Następnie przyciskiem Mode przechodzimy przez kolejne ustawienia. Mamy możliwość dokonania wyboru wyświetlania w trybie 24-godzinnym bądź 12-godzinnym. Korekty sekund. Godziny, minut, roku, miesiąca, dnia miesiąca, długości podświetlenia LT1, LT3. Po dokonaniu wszystkich ustawień akceptujemy je poprzez użycie lewego górnego przycisku Adjust. Jeżeli chodzi o podstawowe funkcje, to służy do przeglądu funkcji lewy dolny przycisk Mode. Pierwszą z funkcji jest Stopper. Mamy możliwość wyboru mierzenia albo czasu okrążeń, albo czasu dzielonego. Start, Stop, Reset. Jeżeli chodzi o czas dzielony, Start, czas dzielony. Uwalniamy czas dzielony, stop, reset. Mamy możliwość pomiaru czasu okrążeń. Start, pierwsze okrążenie, drugie, trzecie, czwarte. Zatrzymujemy czas, resetujemy czas. Kolejną funkcją jest timer. Ustawień timera dokonujemy poprzez dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku Adjust. Mamy możliwość wyboru godzin, minut, a także tego, czy timer ma być zapętlony, czy nie. Taka strzałeczka oznacza, że timer po zakończeniu odmierzania czasu przestaje działać. Takie zapętlone strzałki oznaczają, że timer po zakończeniu odmierzania ustalonego czasu zaczyna odmierzać ten czas od początku. Ustawienie akceptujemy lewym górnym przyciskiem Adjust. Stopper startujemy prawym dolnym przyciskiem. Tym samym przyciskiem zatrzymujemy i lewym górnym przyciskiem resetujemy. Kolejną z funkcji jest funkcja czasu światowego. W tym wypadku poruszamy się prawym dolnym przyciskiem. Żeby ustawić Daylight Saving Time dla czasu światowego, przytrzymujemy lewy górny przycisk. W taki sam sposób dezaktywujemy Daylight Saving Time w drugiej strefie czasowej. Kolejną z funkcji jest alarm. Mamy do dyspozycji sygnalizację pełnej godziny. Alarm pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, alarm śpiocha. Aktywacja sygnalizacji pełnej godziny odbywa się poprzez krótkie przyciśnięcie lewego górnego przycisku. Mamy SIG ON, SIG OFF. Do ustawień alarmu dokonujemy poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku Adjust. Mamy możliwość dokonania wyboru godziny alarmu, minut. Zatwierdzamy lewym górnym przyciskiem. W taki sam sposób dezaktywujemy alarm. Analogicznie ustawiamy pozostałe alarmy, również alarm śpiocha. Dokonujemy wyboru godziny, minut, akceptujemy. Aby dezaktywować alarm śpiocha, również używamy lewego górnego przycisku. Pozostaje nam podświetlenie, prawy górny przycisk,
Zegarek wyposażony jest w funkcję Autolight. Autolight uruchamiamy poprzez dłuższe przytrzymanie prawego górnego przycisku. Dokładnie w taki sam sposób w trybie godziny dezaktywujemy funkcję Autolight. Była to skrócona instrukcja obsługi zegarka Casio G-Shock GA110.